Witajcie w kolejnym filmiku ze Star Galaxy of Heroes. W tym wreszcie zajmę się Supreme Leaderem, Kalnoranem. Wreszcie miałem chwilę, powiedzmy, czasu, żeby zbierać wszystko, co do niego potrzebne. Od razu ruszam do Jerry White i tutaj widać tylko jednego brakującego jego mościa. Cóż, brakuje jednej tylko postaci. Specjalnie zostawiłem, żeby powiedzmy to, ten magiczny przycisk sobie kliknąć dopiero, jak ostatnią postać odblokuje. A będzie nią Super Stormtrooperek, Fersorder Stormtrooperek. I First order... tutaj pan jest. Pach, Relik 5. Jest jaczyk, męcik do przodu. O, jest od y, Kyle Lorena Tytuł to do Journey White. Już tutaj widać, że zmienił się ten portrecik. Jest troszeczkę jaśniejszy. To klikam przycisk odpowiedni od tego, żeby ruszyć. Elegancko. I na początek, tylko też Wam muszę wspomnieć: widać tu od razu, że mam tokenów 74 na 144. To z racji tego, że z poprzedniej legendy sobie uzbierałem i po prostu przechodzi to. W każdym razie, żeby ruszyć ten event, trzeba zrobić wszystko to, co jest w tej pierwszej, że tak powiem, zakładce czyli mieć minimum 85 poziom, i wszystkie postacie z tej listy muszą być zrobione na tychże wymaganiach. Zanim ruszymy dalej, to tylko pod koniec jeszcze zobaczycie ten Excelik wypełniony, w którym to pokażę jak tam moje podejścia poszły, ile czasu zajął mi event w tej zagładce, ile średnio tokenów dziennie zbierałem przy wykorzystaniu tyle właśnie energii 1060 dziennie, ile po prostu potrzebowałem czasu, żeby... Samą postać odblokować, a ile żeby zakończyć, event i zdobyć wszystkie części do jego ultimate. To zobaczycie na koniec. 27 stycznia 2022, początek drogi dla mnie, jeżeli chodzi o Supreme Leadera Kylorena. Chociaż wiem, że pewnie sporo z was, którzy oglądają, to pierwsza legenda była właśnie ta. Albo po prostu będzie i nic się nie dziwię, świetna, jako pierwsza legenda, jest właśnie ta postać, ale dość już tego słuchania mieczem, jak się tutaj bawi. Zacznijmy od tieru pierwszego, który kosztuje 10 tych tokenów Darkside Currency, Żeby, żebyście wiedzieli szczególnie właśnie dla nowych to tylko wspomnę skąd się bierze tą walutę, te, powiedzmy szczegółowo będę mówił lusterka. Przechodzimy właśnie na Darkseid Battles, i tutaj przy każdej walce zobaczymy na samym końcu, że jest możliwość na zdobycie właśnie tych lusterek. Od razu podpowiem, bo tego tutaj nie znajdziecie, tylko jedynie na forum była gdzieś o tym informacja, że im walka kosztuje więcej e, energii, tym jest większa szansa, że to lusterko właśnie. Padnie. Więc powiedzmy, że przejdę na walkę, która kosztuje 10 energii, to będzie większa szansa niż tam, gdzie będzie 8 energii, ale na hardach, jak wiemy, kosztują no niektóre nawet 20 energii, więc tam jeszcze ta szansa większa na zdobycie tych lusterek. Ale jednak ja będę cisnął gir, ponieważ no gir będzie mi potrzebny do Supreme Lidera i Lorena. No i tylko będę robił. Um, te hardy, których postaci potrzebuje, i to Wam też polecam. Czyli robić hardy tam, gdzie potrzebujecie, a resztę całą energię wydawać na Darkseid, na jakiś gear, który będziecie potrzebować, do jakiejś postaci, czy właśnie do Supreme Leadera Rena. No i właśnie trzeba pamiętać, że na Lightseid oczywiście nie ma. Jak jest postać Galactic Legends Darkseid, to tylko zbieramy na walkach Darkseid. Na jeżeli legenda Lightseid, to tylko na Lightseid. Wracajmy do. Eventu, bo jeszcze sam nie mogę go doczekać. I pierwsza walka. I zobaczmy, co tutaj mamy za informacje. Potrzebujemy do tego eventu first orderów, yy, I będą specjalne yy, też postacie. I informacje bardziej szczegółowe. Tutaj możemy walczyć ile razy chcemy, ale nagrody otrzymujemy tylko 8 razy. A konkretnie tutaj widać na samej górze szardy do Supreme Lidera Kylo Rena. I będziemy musieli to 8 razy zrobić, żeby po prostu Supreme Lidera odblokować. I co tutaj mamy informacje yy, dalej? Kylo Ren Unmasked jest tutaj potrzebny, ale niżej szczegółowe informacje i First orderzy, tych których sami wybierzemy. Strategia. Yy, u przeciwników mamy Rey, która ma takie same umiejętności jak Rey Jedi Training. I mamy tutaj informację, żeby atakować głównie Resistance Hero Fina, jako pierwszego. No dobrze, że to podpowiadają. Ponieważ dzięki niemu Resistenci otrzymują Inspire, który daje dodatkowe efekty. I informacje o Kylo Renie. Almask, jego imię będzie zmienione podczas tej walki. I właśnie mamy tutaj informację o nagrodach, że jest to 10 szarpów Kyle Lorena, a potrzeba ich 330, żeby go odblokować, a nagrody otrzymujemy tylko 8 razy, czyli 80 szarpów, i tak dalej w kolejnych eventach, o których będę później. I cóż, najpierw muszę zrobić ten event, znaczy ten tier, tier pierwszy, żeby ruszyć po drugi, trzeci i tak dalej lećmy z pierwszym tierem i kim tutaj będę atakował, jak widzicie właśnie mamy Supreme Lidera Kylo ale umiejętności takie same jak Kylo Rena Musk kogoż ja tutaj dobiorę Sith Troopera First Order Oficera i pilotów nie, nie oficera przepraszam, Huxa takie oto, taką oto piąteczkę wybiorę i cóż, Supreme Leader Kylo Ren, mody 6E, pewnie, nie, nie wiem jak z dużo z Was będzie przy tym evencie mieć modę 6E, ale warto, żeby sam Kylo Ren, Unmask, bo... Yy... Te mody, które założycie na Kylo Ren Unmask takie będzie miał w tym evencie właśnie ten Supreme Leader Kylo Ren, Trzeba to wiedzieć. Jak najwięcej healtha, ja mam 110 255 speeda. Speed nie jest aż tak istotny na Supreme Leaderze ee, jak właśnie health, żeby mieć gdzieś ponad te 100 tysięcy. Mody, oczywiście strzałkę mam speed, ale jeżeli ktoś będzie miał primary health, będzie bardzo miło. Następnie health, a trójkącie. Health na e, krzyżu. Na tym kółeczku też health i jak widać set health. Następny to Seed Trooper, i mam tylko reliki takie, jakie mają te postacie. Natomiast Seed Trooper ma, jak widać, wszystkie umiejętności zrobione. I jeżeli chodzi o jego mody, critical damage przede wszystkim, gdzie strzałka offense, jeżeli taką macie, jeżeli nie, może być speed, ale fajnie jak tutaj będzie, właśnie offense. Critical Damage, Krzyż, Offense na. Yy, przepraszam, oczywiście na trójkącie. Critical Damage i Krzyż, Offense. A tutaj w sumie mam Protection, ale obojętnie, czy będzie Health czy Protection. Fajnie, jak będzie by miał Sekundary Offense. No, akurat ja nie. Mam. Oczywiście nie musi być tak szybki jak mój. 267 może być dużo wolniejszy. Ważne, żeby był w critical Damage najlepiej. 222%. Ale jak nie będziecie modów mieli 6e, no to trudno, bywa, ale bez tego też zrobicie, ale tak jest po prostu łatwiej i fajnie, jak ma dużo. Tymej, mój ma 7899. Następnie HAX, relik, oczywiście 5, dałem mu wszystkie zety, e, chociaż e, zeta e, ta na uniku jest przydatna w tym ewencie, więc warto o niej pomyśleć, żeby mu dać. E, HAX ma być jak najszybszy, nawet nie pokazuję Wam, co tutaj mam. Po prostu im szybszy, tym lepszy. Mam 315 speed, nie, to nie jest to dużo, nie jest to jakoś mało. Pewnie wiele z Was będzie miało go troszkę wolniejszego. Następnie SFI TIE Pilot, to ma być druga postać najszybsza w tym teamie. Po prostu, 299 speed. I fajnie jak ma trochę potency, mój ma troszeczkę mało, ale nie jest to jakoś ba bardzo mało. Lepiej jakby miał, jakby miał jakiś drugi mod, zamiast ten Critical Damage to tutaj, potensy, ale mm, mam jaki mam. Mm, w każdym razie, nieważne nie jakie są tam primery fajnie jak będzie krzyż potensy. Tyle. Następnie First Order Type Pilot, kolejna postać, która e, dobrze, żeby miała set Critical Damage i żeby właśnie tego Critical Damage było e, możliwie jak najwięcej. Chociaż ja mam troszeczkę mało, bo mam Protection Krzyż. Hmm, to muszę szybko zmienić. Nie, nie tak to powinno wyglądać. Co od razu dokonamy korekty. Tutaj poszukam jakiegoś modu Critical Damage. Yy, może być ten. Nie musi być on szybki. Ważne, żeby miał Critical Damage właśnie. I wrócę szybko do Journey White. Ok, battle i muszę jeszcze raz ich sobie ułożyć, nie ma problemu i skończyłem na tym drugim palie. O, takie oto mody 242, więc dość wolny, ale 226,5% jeżeli chodzi o critical damage. Trochę damage'u też ma 6100 ponad i jeżeli chodzi o mody critical damage primary właśnie na krzyżu, żeby miał i set, też critical damage, offense, dobrze, żeby miał strzałkę, i offense, żeby miał też krzyż, więc muszę sobie jakiś poszukać, och, słabo przygotowany. Um, jakiś się znalazło, potensy. E, no tak, tak, powinienem to wybrać. Niech będzie z Marudera. Od razu lepiej, czyli Strzałka Speed, żeby tutaj nie była, ale jak macie no to trudno, ale fajnie jak jest Offense, Critical Damage, Offense, no i tutaj akurat mam Protection, tak po prostu. Dobra, jest piątka wybrana, no to można ruszać i ta walka pierwsza kosztuje 15 15 tych lusterek za każdym razem, dopóki są oczywiście nagrody, bo potem już jest walka darmowa. Lecimy do eventu, zobaczymy co tam na mnie. Czeka. Jest i Ray. Ray nic nie mówi. Okej. Okay. I tutaj jeżeli ktoś będzie chciał sobie poczytać lore, no to wystarczy na YouTubie sobie zatrzymać i przeczytać, bo nie będę tutaj czasu waszego tracił dla tych, co po prostu chcą zobaczyć e, walkę. Jeszcze FIN. Teraz BB-8 i zostaje C-3PO. Okej, okay, dobra. A teraz powinniśmy zacząć, tak jak w opisie, od zdjęcia Resistance Hero Fina. Z racji tego, że mam bardzo szybkiego haxa, No to zaczynam pierwszy. I rozpocznę od tego Oppressive Fire, żeby go zdjąć. I to się stało przez to, że e, Seed Trooper i e, któryś z tych pilotów, już nie, e, ten pilot, e, ten SF Tai, bardzo są mocni. E, bu, bu, bu. To mi nic nie zmienia. Drugi, wa, drugi, jako drugiego warto zdjąć Hero Po. E, mam Seed Troopera, to właśnie ten e, skill użyję. Teraz spróbuję zastanować Ray. Czy to się uda? I wezwę kogoś do systemu. Nie ma tak za bardzo znaczenia kogo. Nie udało się, więc y, Rey stan dostanie od Kylo. Nie dostanie. o, No, tego się niezbyt spodziewałem, powiedziawszy szczerze. No nic, to walczymy dalej z Poł. Dajmy turę Kylo. Będzie reset cooldownów i powtórka. Stan Ray teraz się już udało. Szczęśliwie. Eee, trzeba pamiętać o tym, że ona w uniku na Zecie ma możliwość Dispel. Dlatego wcześniej po prostu stan nie siadł i troszkę było przez to ciężko. Ale jak patrzyłem na to, jak inni grają, to rzadko taka sytuacja się działa. Mega rzadko. Więc tutaj e, powiedzmy, że najgorszy scenariusz. Ale kończmy Hero Po. Świetnie i teraz zacznijmy atakować Ray. Koniec Ray, zostaje tylko BB8 i zdejmę BB8. To będzie koniec walki. A BB8, no, jak widać, nie może się nawet przez Kylo y przedrzeć, gdyż mam zety na nim wrzucone i za każdy debuff odzyskuje on prota. Tak, żeby asystował nasz C Trooper i dispel na wszystkich. Może e, stan nie ma sensu, bo jest, e, jak widać, e, Foresight. Jest tylko Basic Basic, bo może Healing Immunity się Nie, teraz nie. A, Healing Immunity jest z trzeciego skilla. No, widać że, że nie grał perzorderami Dobra, no to co? To po powinno dać radę. I koniec. Pomimo tego, że. Ray pierwszy raz się nie udało zastanowić i Kylo przez to dostał spore obrażenia i tak się udało i myślę, że bez żadnych problemów więc tier pierwszy trzeba odpowiednio tylko zagrać i nie będzie żadnych z tym problemów, więc co widać, że jest jakiś progres to kółeczko się powoli napełnia no to zacznę od tego, że te 8 razy szybko przeciągnę e, tego Kylo Rena e, w tier pierwszy no i zaraz pokażę wam tier Drugi, pora na drugi tier, i tutaj tak samo wybieramy e, sferzorterów Oczywiście, natomiast e, tutaj otrzymamy 25 shardów, co widać też na samym dole, i nagrody otrzymam 4 razy, czyli łącznie 100 shardów dodatkowych. I mamy tutaj Kylo Renan Mask, oczywiście, dalej, i będzie tak jak w pierwszym tierze, zamieniony na Supreme Leadera Kylo ale tylko z wyglądu. I first orderów oczywiście będziemy tu potrzebować. Jeżeli chodzi o strategię, mamy tutaj dodatkową postać o nazwie Zory Bliss, której nigdzie poza tym w grze chyba nie ma, poza tym eventem. I ważne właśnie, że ona daje stealth swoim sprzymierzeńcom, kiedy mają mało mało healtha, czyli tak od razu mówiąc poniżej 50% jeżeli dana postać spadnie to e, przechodzi w stealth i tutaj strategia jest taka żeby mm, atakować różnych przeciwników i dispelować, e, e, dispelo, dispelować e, jakieś buffy jakie oni mają i to jest to rekomendowane No co lećmy do walki jak widać 30 lusterek ta walka kosztuje i zawalczę dokładnie takim samym składem jak poprzednio, jak w poprzednim tierze, na dokładnie takich samych modach, czyli Supreme Leader Kylo Ren, zrobiony na helfa jak najwięcej, 255 spida, 110 tysięcy helfa, ale 100 tysięcy helfa też nie będzie tak znowu źle, mniej pewnie też da ale Strzałka speed, helf, krzyż, ee, znaczy trójkąt oczywiście, teraz krzyż też helf, <tutaj>, tutaj też helf, a wreszcie poszukiwałem raczej spida. Eee, Wasz General hacks musi być i jak najszybszy, więc szukacie modów zdecydowanie jak najszybszych, więc nie ma co tutaj patrzeć w primery. Jeżeli chodzi o Sid Troopera, no to on zrobiony pod Critical Damage, trochę też speeda danego, ale nie trzeba się jego speedem przejmować. Ważne, żeby miał dużo damage, ale przede wszystkim, żeby był na modach Critical Damage, no i właśnie, żeby trójkąt też Critical Damage był. Jak macie strzałkę Offense, jest spoko, jak speed też nie będzie źle. Offense na e, krzyżu, jak widać nie mam przeslice'owanego, e, więc mam, ty i mam tylko 8 E, tylko 5,88% offense, więc troszkę mniej niż standardowa. Drugi najszybszy e, w naszym składzie właśnie będzie ten SF e, Pilot. E, jeżeli dobrze pamiętam, tak jest, 299 speed e, łącznie, bardzo szybki przyda się tutaj i żeby trochę miał potensy. Mój ma troszkę mało i nie za bardzo wchodzą e, z. Stany od niego, ale w każdym razie mam na krzyżu offense, critical damage na trójkącie, speed jak najbardziej w strzałce i tutaj już dowolnie, byle szukać speedu jak najwięcej, speeda jak najwięcej na kółeczku. Ostatni to first order Tie Pilot, i on dobrze, aby był mm, tak samo twardy coś jak Seat Trooper. Mam jak widać go dość wolnego, ale critical damage. Moty bardzo mocno i sporo offens. Fajnie jak będzie też właśnie na strzałce offens, ale jak nie, no to speed oczywiście też będzie ok. Critical damage, offens na krzyżu, no i coś tam po prostu, żeby było na na tym kółeczku. Hacks już był, Seed Trooper już był, wszyscy wszyscy już byli, więc można polecieć po kolejne szary. I tutaj e, będziemy walczyć oczywiście dalej z rezystansami. I przemowa Paul łącznie z Cyfri Pio. I po na koniec Hero Fin, Hero Po. OK, na razie zarys wam nie mogę pokazać, nie zarys tylko zori, przepraszam, ale za chwilę wam pokażę, jak ktoś celor przeczytać to w tej chwili jest moment, nie wiem czy jest to samo co wcześniej w tierze pierwszym, ale jak coś to można zatrzymać na YouTubie i sobie po prostu przeczytać. Easy free pio. Z racji tego, że jest schowana na razie Zori, to teraz nie pokażę dopiero jak będę mógł to zrobić. I tutaj taktyka jest taka, że właśnie jak spadnie poniżej 50% jakaś postać, no to się schowa. A nie chcemy, żeby tak się za bardzo stało na finie, chcemy go zastanować, więc daję turę dodatkową Kylo Renowi, żeby był bardzo szybki i stan wszedł. Trzeci skill, żeby asysty były. Spróbujmy stan rzucić na poł. Czy to się uda? Nie. Za mało pewnie potencjał, chociaż nawet nie, prób nie próbował, więc cóż. Dobra. Mm, chyba Basic, Jeszcze się nie przebiłem. Przebiłem się już. E, Upał. Um, chcę teraz BBA atakować. Nie chcę Fina, bo Fina chce właśnie w tym momencie. Chociaż jest problem, bo Kylo trochę jest tutaj niedysponowany, ale to nie on zadaje największy tutaj damage. A to właśnie chodziło. Pojawił mi się Hero Poł, no to w niego teraz zaatakuję, żeby dokończyć. Już jest poniżej 50%, więc e, e, na pewno się już nie schowa. O, a widzę, że Zori Bliss żadnego lore niestety nie ma. No cóż, kończmy Poł. Prawie dokończony. Dobra, no to teraz BB-8. Nie chcę za bardzo z e, zori, żeby się chowała, bo chciałbym wrzucić jej stan. Dlatego atakuję BB-8. Stan, please. Nawet nie było próby. Cóż, dobra, BB-8 się może schować. To nie będzie dla mnie jakimś problemem. Chociaż Monkai Lorena mogę mu dać tutaj zmniejszyć cooldowny, więc stan siadł. Dokończę BB-8 w międzyczasie. Jak to się uda? Może tak. Tym skillem na pewno ich go zdejmę. Udało się, chociaż były chyba dwa misy aż. I teraz cóż. Zori schowała się, ale Siegfried nic mi nie zrobi, ona sama też, tym bardziej. I cóż, mogę ją dokończyć. Jak widać, wszyscy stoją. E, połowa protection na Kylo, pozostali wszyscy są pełni. Może być nawet asysta Kylo, bo i tak nie będzie mieć to znaczenia. Więc żadnego problemu w tej walce. Po prostu nie ma, tylko po prostu Znać mniej więcej taktykę. Mody też oczywiście robią swoje, nie powiem, nie każdy z Was pewnie będzie miał sporo modów 6E, ale myślę, że na słabszych modach spokojnie też to do zrobienia. Chociaż szybkie mody na haksie myślę, że są tutaj dość mocno niezbędne. Więc co, za chwilę kolejny tier, pora ruszać z tierem trzecim. On będzie tutaj wyglądał tak samo jak tier trzeci u Ray, Galactic Legend Ray którym tutaj mamy po prostu, można powiedzieć szachy, a bardziej odpowiednie będzie powiedzenie zabawa w kamień, papier, nożyce. Już, po, już bardzo dużo czasu minęło od te, odkąd ten event się pojawił, więc już tutaj wielu zauważyło po prostu sekwencję w jakiej przeciwnik atakuje więc nawet nie trzeba się uczyć co kontruje co, tylko po prostu cisnąć z odpowiednią sekwencją i tyle. A za chwilę zobaczycie szczegóły. W każdym razie w tej walce otrzymujemy trzy razy nagrody, konkretnie 50 Shardów do Supreme Lidera. No i tutaj właśnie szczegóły o tym, że jest ta walka zupełnie inna niż pozostała, czyli walczymy po prostu w duelu z Rey. I ta walka kosztuje 60 tych tak zwanych lusterek. Mody tutaj nie mają znaczenia, ponieważ to jest zabawa w papiernożycy, a nie to kto jest szybszy i jakich skilli, znaczy kto jest szybszy. Bo jakie skille ma oczywiście znaczenie Więc nie wchodzę w ogóle w mody Po prostu tylko ruszać do walki I nie przejmować się niczym A przejmować się kolejnością Oczywiście tego co używamy Bardzo ładne, ładna ta plansza Fajnie tu wygląda Ale to że trzeba walczyć to trzy razy To trochę tak średnio I się ludziom znudziło Ale no bardzo ładnie to zrobione W każdym razie no i tutaj jakieś teksty Które możecie spokojnie sobie e, Też przeczytać których jest troszeczkę. Oczywiście to pewnie są cytaty z samego filmu, z, z yy, trylo najnowszej trylogii. Stop. Dobra. I w każdym razie, R Lore. Jeżeli ktoś chce przeczytać, no to yy, wystarczy zapozować na youtube i się i spokojnie sobie przeczytać. W każdym razie mamy tutaj do dyspozycji trzy skille. Pier yy, pierwszy z prawej to jest Perry. Faint jest w środku. I strike. I bardzo ważna informacja, idziemy po kolei, czyli e, według kolejności jest to ten skill środkowy, czyli feint, strike, parry i strike. Trzeba to tylko zapamiętać, czyli jeszcze raz. Feint, strike, parry i strike. Tylko jest jedna różnica, jeżeli Rey ma buff ze znakami zapytania, wtedy używamy zawsze strike. Tyle, bardzo proste. I musimy tą sekwencję, jeżeli są znaki zapytania na dre i użyjemy strike, musimy cisnąć sekwencję od nowa, czyli Feint, strike, parry st i strike. Strike jest tutaj. Czyli zacznę tak jak mówiłem, od sekwencji o nazwie Feint, czyli tej środkowej. Ok, i teraz muszę tylko ten skill użyć. Nie da się niczego innego. O, znaki zapytania są na Ray, czyli tak jak mówiłem, używam umiejętności o nazwie Strike. Ok, i wróciliśmy do punktu wyjścia, czyli wtedy, tak jak mówiłem, lecimy z sekwencją od początku, czyli faint. Nie mam wyboru. Teraz strike. Nie mam wyboru, więc kończę i tu jest koniec pierwszej walki. I jak widać, Ray e, troszkę życia ubiło, ubyło. I co? Reset. Całkowicie mamy inną planszę. E, jeszcze tak musimy wygrać trzy razy, czyli zaczynam od samego początku, czyli skill o nazwie Paint. I ciach, bo nie mam wyboru. Znowu mam znaki zapytania, więc znowu muszę zacząć ze strike'em. Ok, i jest, jesteśmy zresetowani, więc znowu lecimy feint. Po feint jest strike. I koniec tej sekwencji. Jesteśmy zresetowani, jak widać. E, Ray ubyło już prawie, że połowę życia. E, ma troszeczkę więcej niż połowę. No to co, zresetowani i zaczynamy od początku, czyli faint. Znaki zapytania, no mam szczęście do nich, no to znowu strike w takim razie, jak są, jest znak zapytania. I zresetowała się, raid. no to ja się od początku, czyli faint, strike, teraz parry. Znowu znaki zapytania, ale i tak miałem teraz użyć strike, więc i tak strike, ale zawsze jak są znaki zapytania, to zawsze strike. No i koniec tej sekwencji, jak są te podwójne miecze, to końcówka. Ok, ubyło znowu troszkę AP-Ray, no to lecimy od nowa, czyli faint, bo mamy reset sekwencji. Strike. Teraz pery i strike. Tak jak mówiłem, teraz się udało na koniec całą sekwencję zdobyć, zrobić, czyli feint, strike, pery i strike. No to co, zresetowani, bo zrobiłem wszystko, więc całą czwórkę. No to lecę od nowa, czyli feint. i będzie koniec tej sekwencji i koniec tej walki bardzo ładnie to zrobione e, tylko sama, sama ta walka może być na raz o ale nie na trzy raz <gryw> w każdym razie widać że w tym ułożeniu żadnych trudności nie ma czyli zapamiętać feint strike pery, strike. I od nowa, feint, strike, pery, strike, a jak Ray ma nad głową znaki zapytania, zawsze strike. Więc coś łatwe. Yy. I nie powinno tutaj być żadnych problemów. Natomiast, żeby ruszyć z tierem numer 4, jak widać, potrzebuję Supreme Leadera Rena, bo bez niego yy, nie mogę ruszyć. Więc muszę wszystkie poprzednie tiery zrobić yy, i zdobyć z nich yy, wszystkie szardy, łącznie 330, żebym mógł ruszyć z tym tierem numer 4. Więc muszę wrócić jeszcze do trzeciego i sobie go skończyć. A jakbym miał wcześniejszy jeszcze nie skończone, no to musiałbym w. Yy, wszystkie nagrody zdobyć, ale tu widać, że już mam e, haczyki tak zwane i e, więc zrobione. No to co? Muszę wrócić na razie do tieru trzeciego i go skończyć i jak zrobię sobie Supreme Leadera, no to polecimy z tierem czwartym, ale o nim za momencik. Tier czwarty, pora rozpoczynać i tutaj już zabawę e, toczymy swoją galaktyczną legendą Supreme Leaderem e, i tutaj właśnie Informacje mamy, że tylko dostajemy raz nagrody potrzebujemy Supreme Lidera i First Order postaci i mamy tutaj informację o tym, że musimy patrzeć na to jak Ray Memory się stakuje ponieważ jeżeli nie zdejmemy jej w odpowiednim czasie, no to będzie zbyt silna, żeby ją pokonać, no a otrzymujemy tutaj tylko tytuł. Jeżeli chodzi o ten Tier to tutaj warto, żeby mieć minimum, gier 13, żeby w ogóle podchodzić pod to, chyba że po prostu już będziecie palić to, to lusterka tak zwane, no to może wtedy warto próbować, ale gier 13 to jest minimum. Ta walka, jak widzicie, 7, 70 tych lusterek kosztuje. No, ja tydzień zbierałem gier, żeby go zrobić. No, tutaj mam aż relik 8, więc bardzo, bardzo mocno podciągnę tego. Mało z was, którzy pewnie będą podchodzić do tego eventu, będą aż tak mocni. Natomiast, no, gier 13 to jest takie istne minimum, jakie tutaj trzeba mieć, żeby jednak zacząć walczyć. Może na niższych też się da, ale ja nie będę próbować, bo chcę to jak najszybciej skończyć i tyle, jak pewnie każdy. E jeżeli chodzi o zety, to tak naprawdę warto wszystkie dać poza Galactic Legends. Ona tutaj tak wiele nie daje, jeżeli chodzi o ten event, a resztę no dobrze by było mieć. No jak już ciśniecie te postaci do Galaktycznej legendy, no to warto, żeby te zety mieć przygotowaną na legendę, a nie żeby ona leżała, bo nie macie Z, to by było trochę e, źle przemyślana taktyka. Przynajmniej tak, takie moje zdanie jest. W każdym razie, jeżeli chodzi o mody Supreme Leaderem, nie ma się co przejmować, przynajmniej przy tym tierze, jakie ma, takie ma. Ja akurat mam Spida, jak najwięcej widać, tego Spida jest bardzo dużo, bo aż 562. Wiadomo, że można jeszcze więcej, ale powiedzmy, że jestem w miarę na razie zadowolony. Ale mniejsza o to, nieważne są za bardzo mody na Supreme Leaderze Kylo Renie, bo on tu będzie swoje robił przede wszystkim ten skill. O, o kurczę, gdzieś przeklikałem na modę. E, mody, a konkretnie ten Status Strike, czyli będzie stanować przeciwników, to jest najważniejsze, co on ma w tej batalii zrobić. Najważniejsze to jest. O, przeszło mi na dnie tą postać. Co, czy, aha, dobra, wybrało się nie to, co chciałem. Wybiorę teraz te, którymi chcę tutaj zagrać czyli Hax, First Order Officer, Captain Fazma, Kylo Ren i najważniejsze, żeby Hax był możliwie jak najszybszy im szybszy, tym lepszy ja mam jakieś tam mody na nim nie chcę na razie sobie zmieniać myślę, że nie będzie to żadnych trudności w każdym razie do tego eventu im szybszy, tym lepszy więc nie ważne co tam ma primery. First Order Officer ma być najszybszy zaraz po Haxie i tutaj to mam spełnione Następnie najszybsza ma być Captain Phasma. Widzę, że mody mam dość liche, ale to dobrze, bo pokażę, że to nie jest specjalnie trudne. 242 speed, czyli trzecia, naj... trzecia postać, jeżeli chodzi o speed. No oczywiście nie liczymy Selkera. No i na samym końcu ma być Kylo Ren. On musi być z nich najwoż... najwolniejszy. Fajnie, żeby miał e... czym walnąć, mm, ale ważne, żeby nie był szybszy od Captain Phasma. Czyli najpierw hacks oficer, officer, fazma i dopiero na końcu Kylo Ren. No, Kylo Ren może mody pokażę. Mam tu jakieś critical e, damage, bardzo, bardzo wolne. Widać, że tego speeda nie ma, ale e, no, nie jest to najważniejsza postać dla mnie w chwili obecnej. Ale w każdym razie speed szauka, critical damage, trójkąt, offense, krzyż. E, mam w health tutaj to e, ten data bus. Procesor, no to już standard, szukałem gdzieś tam spida i coś, żeby mógł czym walnąć, chociaż niespecjalnie ma. Więc słabe mody, poza, Kylo, poza Supreme Leaderem, ale nie będzie raczej problemów. 70 tokeników, lecimy. Okej, okay, fajny najazd kamery, nie ma co powiedzieć. I tutaj te teksty, które możecie spokojnie sobie przeczytać na YouTubie pauzując. Ja tutaj nie będę specjalnie przedłużać. No i jeżeli chodzi o lore, on gdzieś tutaj jest. Lore do Ray możecie sobie przeczytać, zapauzować na YouTube. Teraz e, Fin. No i po, żeby każdy sobie zdążył przeczytać, zapauzować w odpowiednim momencie. Lecę z eventem. Pierwsze co muszę zrobić, najważniejszy target mój to jest Fin. Muszę go zastanować tym właśnie... E, tą właśnie umiejętnością nie przejmujcie się tym paskiem, który tutaj mam od ultimate'a, e, ponieważ już mu od razu wróciłem, ponieważ miałem oszczędzone e, części, ale tym się nie, nie, nie przejmujcie i tak ten alt nic tutaj niespecjalnie takiego robi, co innego jest ważniejsze w każdym razie, e, zastanawiany fin, zmieniam target na poł i muszę dać turę Kylo Renowi i zresetować mu cooldowny, dzięki temu będzie mógł zastanować poł Hit. Teraz e, używam e, te, tej umiejętności, żeby dać kolejną turę naszemu SLKR-owi. No i co, trzeba by zbić Herofina? Więc Basic. Teraz e, jest właśnie Captain Phasma. Kolejny turmeter dzięki temu Victory Marsh. Teraz rusza się Kylo. I żeby dać e, kolejny turmeter e, naszemu SLKR-owi, używam ten, tego skilla. Dobra, i mm, teraz najlepiej chyba będzie uderzyć w Ray tym środkowym skillem, bo wszyscy uderzą i przede wszystkim SLKR. Dobra, teraz już e, mało HP ma Ray, mało e, też ma Po, mało, dlaczego? Bo Kylo jak walnie to go zmiecie, <grym> przynajmniej mój. No i co, zostaje tylko dobić Ray, tutaj nic już, naprawdę jak, jak spada FIN, to już jest koniec walki, tutaj nic już się złego nie może stać w, przy tym wędzie. No i co, strzelę sobie z środkiem. Och, przeżyła, raj. Tego już nie przeżyję. Elegancko dołu się zdjąć ją bez żadnych trudności. Więc widzicie, ten tier nie jest trudny. Dopiero ten ostatni będzie troszeczkę trudniejszy. Ale wiemy, co zrobić w tierze czwartym. Uzyskujemy tytuł, lecimy dalej. Nie ma na co czekać. Tier 5 nie będzie się różnił za wiele od tieru poprzedniego, tylko rej będzie troszeczkę mocniejsza, o czym też tutaj jest informacja, że po prostu trzeba ją załatwić nieco szybciej. Nagrodą jest portrecik Kylo Renka i 70 lustereczek jest za mm, wejście do tego tieru. Nagroda jest oczywiście tylko raz. I będę chciał grać dokładnie takim samym składem jak w poprzedniej, i taktyka będzie też i identyczna. Więc układam od razu skład i pokazuję Wam. Mody dla tych, co ewentualnie przesunęli sobie do tego tieru Kylo nie ma znaczenia, im szybszy tym lepszy, jak ma damage trochę to też. No ja mam bardzo wysoki relik, bo, ra, bo aż 8, ale na niższych relikach też się to spokojnie da zrobić, jak widzicie. E, no szybki mój Kylo jest dość, pewnie wielu z was nie będzie miało tak szybkiego podczas tego eventu, ponieważ to będzie pewnie pierwsza wasza legenda. Um, ale najważniejsza historia to jest: General Hax ma być najszybszy z tych postaci, które posiadasz, oczywiście nie licząc Skylarena, bo tego się nie da prześcignąć. Mój ma 267, więc dość wolny, jak widać, nie nieprzeselesowany, nawet mody. E, na drugim miejscu ma być First Order Officer który ma u mnie 250 speed, więc niezbyt szybki, ale wiadomo, że lepiej, żeby był szybszy, ale nie może być szybszy od Haksa. No i na trzecim miejscu ma być Captain Phasma, którą mam na 242 spida I jako ostatni, Kylo Ren, dobrze, żeby miał jakieś tam pacnięcie, że tak powiem, a bardziej konkretnie walnięcie. Nie może być szybszy od reszty, musi być najwolniejszy z tych wszystkich postaci, jakie mamy, i to jest dość istotne, żeby tak ułożyć, właśnie Termeter ter e, Dimage, troszkę mam, ale Troszkę mało, tak szczerze powiedziawszy. Ale lecimy, 70 lustereczek, zobaczymy jak pójdzie. Raczej dokładnie tak samo jak poprzednio, czyli bez żadnych trudności. I znowu ta sama plansza. I najazd kamery bardzo ładny. I Supreme Leader coś tam sobie gada, jak ktoś chce... Hmm. Poczytać sobie, to wystarczy zapozować na YouTube. Ja tu nie bardzo chcę tracić Waszego czasu. Zobaczmy tylko lore. Nie wiem, czy on się czymś zmienia, ale jak ktoś potrzebuje przeczytać, no to zapozować na YouTube i można sobie poczytać spokojnie. Nie wiem, czy się różni, bo nawet nie za bardzo zwracam uwagi. Ja sobie po tym evencie na spokojnie pogram i poczytam. Ale. To, co Was interesuje, czyli rozgrywka. Zaczynam oczywiście z Supreme Leaderem Kylo Renem. Mam Supreme Leadera dużo szybszego, szybszego niż Ray przeciwnika. Natomiast Rey może przeciwnika zacząć i dać komuś live czyli dodatkowe protection, ale to nie ma znaczenia. Między innymi oczywiście dan protection, ale nie będzie miało to znaczenia. Zawsze zaczynamy od stana na finia. Boom. Teraz Ray dała live Chociaż, no chyba, chyba Finn dostał. W każdym razie, dajemy teraz turę tym trzecim skillem SLK owi żeby przystanował teraz Poł, Bo daje mu reset e, wszystkiego. Teraz mam oficera i daję kolejną turę drugim skillem Kyla I teraz używam Ała, którym walnął tam dość mocno. Kolejny turmeter, drugi skill, ten Victory March e, od Fazmy. Kolejny Turmeter od Kylo czyli ten Lash Out, który daje dodatkowe 25%. I Kylo już zaraz zacznie. Teraz mam aż 5 postaci, które mogą uderzyć, no więc nie będę marnował może Fina, tylko uderzę prosto w Rey, wszystkimi. Przez to, że mój Kylo Ren ma bardzo wysoki relikt, a Rey już prawie tutaj się przewróciła. Dokończę teraz Fina, co jest bardzo istotne. Teraz użyję tego trzeciego skillu, żeby mm, przywołać, e, no, żeby ruszyć po prostu do przodu tego poł. Teraz ten trzeci skill użyję, żeby speed down możliwe nałożyć. Nie udało się to. Zdjęty teraz jest Kylo. Nie ma to w ogóle znaczenia. Mm, AOE, ponieważ już po tutaj bardzo mocno spadnie. Mam teraz swojego mm, Haksa. Daję dodatkową turę Kylo i będzie koniec walki. Więc bardzo szybko, bardzo łatwo. Wiadomo, że to, to by trwało troszeczkę dłużej ze słabszym Kylo Renem, z niższym relikiem, ze słabszymi modami. Ale najważniejsze jest zdjąć właśnie Fina po, a potem już Ezreal spokojnie idzie. Nawet jakby mi tu spadły jeszcze ze dwie postacie, to i tak Kylo by to dokończył. Więc tier bardzo prosty, yy, przynajmniej się wydaje. No, tylko kwestia tego. Nie umiem odpowiedzieć na jakim reliku by to pożło, czy na Girze 13, na przykład, bo nie mam jak tego przetestować. A potrzebowałem Kylo po prostu jak najszybciej zrobić. No to co, za chwilkę, tier, 3, tier ostatni tier, szósty można powiedzieć, nawet najważniejszy. Ostatni tier, szósty, w którym zyskujemy części do Ultimate, ale o tym za momencik. Oczywiście potrzebujemy tutaj first orderów. Podejść jest nielimitowana liczba, ale chcemy oczywiście wygrywać, żeby nie zbie, żeby energię tutaj oczywiście nie tracić, bo każda walka kosztuje, nieważne, czy wygrana, czy przegrana. I tutaj oczywiście potrzebujemy Supreme Leadera, Hylorena i First Order. No i tutaj ważna informacja przede wszystkim o tym, że. Dimension Immunity się pojawia u przeciwników dzięki liderce Ray, czego nie było w poprzednich dwóch tierach. No i tu oczywiście otrzymujemy te Ability Material Ultimate, właśnie dla tego, żeby dać ostatnią umiejętność, tak zwany Ultimate naszej Galactic Legend. To co, trzeba ruszyć? 70 tokenów ta walka kosztuje, no i właśnie 10 razy tutaj ten, te części do Ultimate'u będą. Cóż, e, oczywiście Supreme Leader musi być, a pozostali First Orderzy to będą. Tacy sami jak w poprzednich tierach, ale jeżeli ktoś przejdzie od razu do tego, to będę się powtarzał. E, dla tych co ewentualnie widzieli poprzednie, dla tych co nie, to trzeba by się powtórzyć: e, General Hux, Captain Fazma, First Order Officer i Kylo Ren, ale ten stary, e, oryginalny. W każdym razie, no jeżeli chodzi o Kylorena, Rena, fajnie, żeby miał trochę speed i żeby miał czym walnąć. No ja mam wszystkie zety na nim wrzucone, no, łącznie z ultimatem, ale e, na to może nie patrzcie, nie będę go używać. E, mam relik 8, nie wiem na jakim reliku by to po po powiedział, szczerze, że poszło, czy na girze 13. Nie umiem na to odpowiedzieć, co mam relik 8, więc nie mam jak tego testować. W każdym razie, takie mam mody 576 speed, więc bardzo szybki Kylo Ren. Na no zdecydowanie wolniejszym też to pójdzie, fajnie żeby miał trochę tego że mój ma ponad 11 tysięcy. Następnie Hax, dobrze żeby był najszybszy w teamie, no nie licząc rzeczywiście Supreme leader Kylo ponieważ tego nie prześcigniemy modami. General Hax, 267 speeda, więc u mnie dość wolny, nieważne jakie tutaj ma sekundary, więc na nie patrzę tak mówię mówię, dajecie mu modę jak najszybcie... najszybsze jakie Pusia. Drugi zestaw najszybszy musi mieć First Order Officer, to dość ważne. Mój ma 250 speed, więc dość wolny. Reszta sekundarys i primarys nie ma znaczenia. Trzecia postacią musi być Captain Fazma. Nie mam na niej liderki, ale oczywiście ona tutaj nie gra, bo nie jest liderką w tym teamie. 242 speeda, więc jak dobrze można policzyć, trzecia najwolniejsza... Trzecia najszybsza postać, nie licząc Kylo Rena, Supreme Leadera. I na koniec zostaje Kylo i ważne, żeby on był najwolniejszy z tych wszystkich postaci. Ja mam na nim dość mo mocno słabe mody, 230 speed, więc zachowałem to, że jest najwolniejszy. No i damage 6900. No cóż, jeżeli chodzi o Supreme Lidera, no to mm, fajnie, żeby miał... Y Trójkąt w damage i offense krzyż. A reszta to nie ma znaczenia, szukamy, żeby był w miarę szybki. No to co, lecimy, piątka zebrana i pokażę wam, jak tutaj taktyka nie będzie się za bardzo naróżnić od tego co było poprzednio. Ale najpierw najazd ładny kamery. <gry> I znowu tekst. No, chyba na ten sam co w poprzednich tierach, niestety. Ale niech już sobie będzie. No, ochrej. Dobra. E, Lori, jeżeli ktoś chce poczytać, to zatrzymać sobie na YouTubie i można przeczytać. Teraz Fin Chyba to sam, bo tekst myślę, że dość e, długi i Paul Dameron. W każdym razie lecimy po resistance hero Finn'a i zaczynam od tego status strike, żeby go zestanować. Okej. Okay. Teraz daję turę e, używając ten trzeci skill od Haksa SLKR-owi i uderzam w Resistance Hero po, żeby też otrzymał stan. Następnie daję kolejną turę mojemu Supreme Leaderowi. Nie użyła e, co ciekawe drugiego skill'a rage o nazwie Lifeblood. A jeżeli by Lifeblood dała na jakąś z postaci, no to omijać ją, w sensie powiedzmy, że Lifeblood jest na hero po, czyli ta tak zwana książeczka, no to targetować resistance hero Fina i użyć tego trzeciego skilla od Kylo. Okej. Okay. Teraz używam tego Victory March, żeby dodać kolejny Meter. Teraz używam Lash Out, żeby kolejny Meter dać przede wszystkim SLKR-owi. No mam drobny problem, ponieważ e, e, Dimension immunity jest na po, a potrzebuję Dimension immunity na finie, więc basic tylko użyję, bo to mi w zupełności wystarczy i teraz w, do e, wszystko w Ray, żeby Dimension immunity jak najszybciej ona miała. E, narzucony ten skill, żeby kolejny meter reszcie zespołu dać. I cóż, teraz Dimage Immunity na pewno się na Ray uda, więc wracam sobie do Fina, ponieważ ten już Lifeblood nie ma i używam trzeciego skilla. Jeszcze się go nie udało zdjąć. Z racji tego, że nie udało się Dimage Immunity na Ray, to używam teraz trzeciego skilla, żeby wszyscy zaatakowali. Drugiego skilla, oczywiście. Jest Dimage Immunity. Mogę wrócić do Fina i go zakończyć. Wystarczy w zupełności Basic. Nie będę chyba potrzebował mm, drugiego skilla. Dokładnie. Teraz zostaje po, bo w Immunity i tak jest na Ray. Kogoś mi zdejmie oczywiście Ray, nawet e, dwóch ktośów. Do, z racji tego, że blood już... E, znaczy Immunity nie ma na Ray, to wracam do niej i używam tego środkowego skilla, żeby tutaj mocno w nią uderzyć. Teraz trzeci skill, żeby... E, ten Siphon ładować na Kylo, i oczywiście z targetem w Ray została tylko ona. Że mam tutaj e, z trzeciego skilla od oficera, no i zostaje tylko Ray, e, więc może ten środkowy 140 klasków, bardzo mocny hit. No i zostaje tylko Oppressive Fire, prawdopodobnie to będzie już koniec walki. Bo wszyscy zaatakują, przede wszystkim Kyla. No i udało się bez żadnych trudności. Jedyna trudność to ta, że spadły dwie postaci. Ale czy to coś zmieniło w tej walce? Wydaje mi się, że zdecydowanie nie. I wygrana, nawet na takich dość słabych modach na, poza SLKR-em, gdyż ma modę naprawdę pięknie, Piękne, <grym> to wszystko poszło. Bardzo ładnie, więc już widać jakiś progres na tym ultimate. No to za chwilę zobaczycie podsumowanie, jak to poszło. Czy wszystkie walki, właśnie z tą taktyką, którą przed chwilą widzieliście, poszło bez żadnych trudności, czy jakaś wtopa jednak była, ale podejrzewam, że jednak te 9 razy następne będą bez żadnych trudności. Oglądacie właśnie końcówkę z ostatniego podejścia, 10 wygranego, który. Daje mi tą część do ultimatu I jak widzicie, takie ładne powiadomienie jest wtedy, chociaż strasznie krótko, mu się, strasznie krótko one się pojawia ale w każdym razie portret SLKR-a jest yy, w pełni kolorowy. Nie jest jakiś tam yy, wyszarzony, że tak powiem. Więc ostatnia legenda zrobiona, galaktyczna legenda, oczywiście bo Star Starkiller można powiedzieć spokojnie jakby legendą był. <laughs> Ale w każdym razie swojego SLKR-a już mam zrobionego, ultimate dany, ponieważ mam oszczędzony z innej postaci. I cóż, to jest koniec, jeżeli chodzi o SLKR-a. Udało mi się go w końcu zakończyć i <laughs> o, moja ostatnia legenda, a pewnie wielu z Was będzie robić ją jako pierwsza. Statystyki obiecane na koniec. Wszędzie udało się wygrać, wygrać bez wtop poza ostatnim szóstym tierem. Niestety raz udało mi się. Udało mi się. Wtopiłem niestety. Co jest nie, no, smutne, że tak powiem. No, więc powiem szczerze, tak nie do końca nawet wiem, czemu to przegrałem, ale no, finał jest taki, że raz wtopiłem. Może po prostu coś źle zagrałem, ale y, mogę chyba spokojnie powiedzieć, że mogę bez problemu polecić. E, Tą moją taktykę, którą wam przed chwilą pokazałem. Yy. I tak, jeżeli chodzi o. Yy jeżeli chodzi o pokazanie w, ile średnio tiketów zdobyłem to 57 dziennie z tego powodu że też hard cisnąłem jeden, konkretnie Mary Jade więc, a ona jest na light side, więc tych tokenów mogłoby być nieco więcej ale w każdym razie ile cały event mi zajął, zacząłem 20 Siódmy styczeń zakończony 24 luty hmm. No trochę zajęło hmm. e, po, 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 po. A e, 2012 dzisiaj jest 24 luty No, czyli 28 dni konkretnie całość zajęła, żeby podsumować. No, ilość dni, czyli 24, ilość dni zbierania tokenów, czyli ilość dni zbierania giru jest minus 7. No to wychodzi nam 17 dni całego eventu. No, na gier mi troszeczkę, jak widać, zeszło. Czyli w 17 dni, jak się robi codziennie 6 odświeżeń zwykłej energii, można, można to, ten event zrobić. No, tylko nie każdy chyba będzie te 6 odświeżeń robił dziennie, ale tak to u mnie wyglądało. Czyli spokojnie, w nieco ponad pół miesiąca do miesiąca jest każdy w stanie zrobić ten. Event od odblokowania postaci przez rzucenie jej Ultimata. No i co, to tyle jeżeli chodzi o Supreme Leadera Kylorena. Wreszcie ten filmik dla Was się pojawił. No i mam nadzieję, że te podpowiedzi, które w nim zobaczycie, pomogą Wam w tym, żeby nie tracić tokenów, tylko jak najszybciej go zakończyć. No i co, to tyle, jeżeli chodzi o Supreme Leadera Rena, Jeżeli macie jakieś pytania co do Star Wars Galaxy of Heroes, można spokojnie je zadawać w komentarzach. No i co, do zobaczenia w kolejnych filmikach ze Star Wars Galaxy of Heroes.